Cui High 10 Max. Jest to szczegółowa recenzja. Zapraszam, Chui ten tablet z systemem Windows 2 w 1, który ma zapewnić podobne wrażenia jak linia urządzeń Microsoft Surface, zaprojektowanego jako wszechstronne urządzenie odpowiednie do szkoły, pracy, rysowania i projektowania graficznego. W tej recenzji przeanalizuję funkcje, wydajność i ogólną wartość tego tabletu. Jeżeli chodzi o design i jakość wykonania, to Chui ma elegancki, nowoczesny design z cienkim profilem i minimalnymi ramkami. Obudowa jest wykonana z metalu, co nadaje mu solidny i wysokiej jakości wygląd. Tył tabletu pokryto miękkim, skóropodobnym materiałem, który zapewnia wygodny uchwyt. Ogólna jakość wykonania tabletu wydaje się solidna bez zauważalnego uginania się czy skrzypienia. Tablet ma dwa wentylatory na górze, a jak zauważyłem, że wlot powietrza znajduje się na całym urządzeniu. Sugeruje to, że czuj przyłożyło się do systemu chłodzenia tego urządzenia. Jedną z najważniejszych zalet tego tabletu, jest jego wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. Rozdzielczość 2880 x 1920 zapewnia ostry, szczegółowy obraz, co czyni go idealnym do zadań takich jak edycja zdjęć i projektowanie graficzne. Błyszczący ekran podkreśla żywotność kolorów i sprawia, że obrazy wyglądają efektownie. Stwierdziłem, że ekran jest jasny i żywy z dobrą czernią jak na wyświetlacz niebędący OLED. Chociaż kolory nie są tak żywe jak na ekranie ze 100% pokryciem DCI 3 nadal są bardzo dobre z tylko nieznacznym różowym odcieniem czerwieni. Wyświetlacz obsługuje również dotyk, umożliwiając intuicyjną interakcję z systemem Windows i różnymi aplikacjami. Proporcje wyświetlacza są wyższe niż typowy ekran 16x9, co może być korzystne dla zadań, zadań produktywnościowych i przeglądania stron internetowych. Laptop, laptop ten jest wyposażony z od, odłączoną klawiaturą, którą łączy się magnetycznie z kablem, z tabletem. Klawiatura jest solidna i dobrze wykonana. Klawisze są pełnowymiarowe i mają standardowy układ, co sprawia, że pisanie jest wygodne i znajome, yy, i bardzo znajome z tym, co mogliście korzystać w innych tabletach. Klawiatura posiada również podświetlenie, które przydaje się do pracy w słabym oświetleniu. Touchpad jest płynny i responsywny, z wyraźnym kliknięciem. Chociaż nie jest to największy touchpad, jest całkowicie wystarczający do nawigacji i gestów. Pióro. Ten Chewy zawiera róż, również pióro przeznaczone do rysowania, robienia notatek, interakcji z ekranem dotykowym. Pióro jest responsywne i obsługuje zarówno Prawe jak i lewe kliknięcie, a także czułość na nacisk do rysowania. Odchylenie dłoni jest dobre, co pozwala na opieranie dłoni na ekranie podczas pisania lub rysowania bez zakłóceń. Byłem pod wrażeniem wydajności pióra, zauważając, że jest ono tak dobre jak przeciętne pióro do tabletu z Windowsem, chociaż może nie dorównywać wydajności pióra z wyższej półki, takie jak Apple Pencil. Jest bardziej niż wystarczające dla większości użytkowników. Chewy ma napędza, napędzany jest procesorem Intel N100. Jest to czterordzeniowy procesor, ale nie ma hyper co oznacza, że może przetwarzać tylko cztery wątki jednocześnie. Chociaż N100 nie jest potężnym procesorem, został zaprojektowany z myślą o NROGO oszczędności i jest bardziej, nie, bardziej niż zdolny do radzenia sobie z codziennymi zadaniami, takimi jak przeglądanie stron internetowych, edycja dokumentów i lekka edycja zdjęć. Tablet wydaje się szybki i responsywny w ogólnym użytkowaniu z systemu Windows. Z wydajnością porównywalną do znacznie mocniejszych procesorów w przypadku podstawowych zadań. Tablet jest wyposażony w 12 GB pamięci RAM DDR5, co jest hojną ilością jak na urządzenie tej klasy. Pomaga to zapewnić płynną wielozadaniowość i zapobiega zacinaniu się systemu gdy otwartych jest wiele aplikacji. Czuję wykorzystuje dysk SSD marki r do przechowywania danych. Dokładny rozmiar dysku zostanie to zależy pewnie od wersji waszego laptopa. Przypuszczam, że może być to dysk SSD o rozmiarze 22 TB. Chociaż Chui radzi sobie z lekką edycją wideo nie nadaje się do wymagających zadań, takich jak edycja Wideo 4K, renderowanie 3D lub złożone zadania programistyczne, które wymagają dużych kompilacji. Chui ma baterię 37 watogodzin, co jest stosunkowo mało jak na tablet z Windowsem, uważam jednak, że żywotność baterii jest przyzwoita, wystarczająca na 4-5 godzin odtwarzania filmów na YouTubie przy pełnej jasności. Zauważyłem również, że tablet zużywa około 8 W mocy w stanie bezczynności przy pełnej jasności. Na podstawie tych informacji użytkownicy mogą prawdopodobnie oczekiwać podobnego czasu pracy na baterii w przypadku ogólnego użytkowania, takiego jak przeglądanie stron internetowych i edycja dokumentów. Głośniki w Chewy są odpowiednie, ale nie wyjątkowe. Brakuje im basów i głośności, ale nadal są lepsze niż głośniki w niektórych starszych laptopach biznesowych. Jeżeli chodzi o aparaty, to Chewy posiada zarówno przedni, jak i tylny aparat. Jakość aparatów nie została szczegółowo przedstawiona, ale... Prawdopodobnie są one przeznaczone do podstawowych połączeń wideo i sporadycznego robienia zdjęć. Chewy oferuje przyzwoity wybór portów jak na tablet. Zawiera dwa porty USB-C, port USB-A, port micro HDMI, połączone gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe. Zapewnia to elastyczność podłączenia zewnętrznych wyświetlaczy. Tablet wyposażono również kartę sieciową Intel wi 6. Jeżeli chodzi o podsumowanie, wydaje mi się być wszechstronnym tabletem z Windowsem, który oferuje dobry stosunek funkcji do ceny. Jego zalety to żywy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, wygodna klawiatura, responsywne pióro i przyzwoita żywotność baterii. Chociaż nie, pro, procesor przepraszam, nie jest wystarczająco mocny, do wymagających zadań radzi sobie z codziennymi czynnościami bez problemów. Głośniki są odpowiednie, aparaty prawdopodobnie wystarczają do podstawowego użytku. Ogólnie rzecz biorąc, ten tablet to dobra opcja dla studentów, profesjonalistów i każdego, kto szuka przenośnego tabletu z Windowsem do pracy, lekkiej pracy kreatywnej i rozrywki. Stanowi on atrakcyjną alternatywę dla tabletów z linii Microsoft Surface, potencjalnie w bardziej przystępnej cenie. A jeżeli chcecie kupić ten tablet w niskich cenach, to link w opisie i w przypiętym komentarzu.